jeżeli w waszym aucie brakuje mocy, od jakiegoś czasu auto ma tej mocy coraz mniej, być może za sprawą tej niesprawności stoi przepływomierz. W modelu 1.9 TDI 110-konnym przepływomierz jest w tym miejscu. Jak to najprościej sprawdzić, czy za sprawą braku mocy stoi przepływomierz? Wystarczy wyłączyć silnik i odłączyć tą wtyczkę. Położyć ją obok, ewentualnie zabezpieczyć jakąś folią i trytką. Zamknąć maskę, odpalić silnik, przejechać się. Jeżeli auto zyskało na mocy, to do wymiany jest właśnie ten element. Żeby go wymienić, wystarczy wkręt tak krzyżakowy. To jest jedna śruba, wkręt właściwie, a tu jest drugi. I tutaj ściągamy tą opaskę. Zakładamy nowy przepływomierz i cieszymy się tanio naprawionym autem. Dziękuję i życzę powodzenia w wymianie.